Witajcie w kolejnym odcinku Więziennych Opowieści. Tym razem w związku z tym, że pojawiają się pytania zarówno w komentarzach pod odcinkami, jak i czasami na Facebooku o takie rzeczy pragmatyczne i praktyczne związane z pobytem w zakładzie karnym, to opowiem Wam o kilku takich prostych, wydawać by się mogło, historiach, jak przechowywanie żywności czy jakaś tam higiena osobista. Natomiast zanim się rozpędzę w tej swojej gawędzie, to chciałem tylko zaznaczyć czy zasygnalizować, że kanał zbliża się do 10 tysięcy subskrypcji, co jest dla mnie po prostu szokiem olbrzymim, no ale takie są fakty. Z tego tytułu i z tej okazji przygotowuję na ten weekend takich kilka ciekawych, nietypowych odcinków, znaczy nietypowych, pasujących tematycznie jak najbardziej do tego kanału, ale generalnie zobaczycie, nie chcę zdradzać za dużo szczegółów. I przygotowuję również taki odcinek, to może złe słowo, Q&A, sobotę o 21:00, wszystkich zapraszam serdecznie, live Q&A, czyli po prostu będzie sobie można ze mną pogadać, o czym tylko dusza zapragnie. W międzyczasie będę jakąś tam gawędę snuł o ciekawych historiach związanych z mieszkaniem w celi numer X. No ale dobra, wracając do tematu głównego dzisiejszego odcinka. Padło pytanie o przechowywanie żywności takiej łatwo psującej się. No bo tak, w kantynie można kupić mleko, można kupić jakiś serek wiejski, jakieś jogurty, inne twarożki i tego typu historie. No na przykład choćby wędlina pakowana próżniowo, czy nawet kiełbasa, czy inne tego typu przysmaki. Tak zawahałem się dlatego, że kiełbasa przez wielu nazywana jest po prostu giętą, ale to tak na marginesie. No więc porą jesienno-zimową nie ma z tym większego problemu, ponieważ wszystkie produkty, które mogłyby ulec zepsuciu, są po prostu przechowywane za oknem. Okna, przynajmniej tam, gdzie ja byłem, były dosyć duże i nie były to takie okienka montowane pod sufitem, tylko po prostu zwykłe okna, dosyć duże, które można było otworzyć normalnie do wewnątrz. Oczywiście od zewnątrz była krata, która na swój sposób nawet pomagała, dlatego że o tą kratę można było oprzeć, nie wiem, karton z mlekiem czy cokolwiek. No i to jakby samo z siebie ułatwiało rzeczywistość. Natomiast latem problem się zaczynał pojawiać. Chłopaki robili to w taki sposób, że przechowywali mleko czy jakieś właśnie jogurty, serki, inne tego typu wynalazki po prostu w misce z wodą. Słabe to jest, mówiąc szczerze. No i moje tłumaczenia generalnie na niewiele się zdawały, ponieważ w przyrodzie wszystko dąży do równowagi. W związku z tym woda w misce ma temperaturę pokojową, a to, że wkładasz tam rękę i czujesz zimną wodę, to jest efektem tego, że woda odbiera temperaturę z ręki. Po prostu to jest tak samo jak chwytamy metalowy przedmiot, on ma temperaturę pokojową, taką samą jak wszystko inne. No ale jak chwytamy ten metalowy przedmiot, czy to nóż, widelec, czy klamkę, to mamy wrażenie, że to jest zimne, dlatego że metal, zarówno woda, jak i ceramika, i inne tego typu przedmioty mają zdolność do bardzo, krótko mówiąc, bardzo dużej przewodności cieplnej. Dlatego jeżeli dotykamy czegoś, co mocno przewodzi temperaturę, no to ta temperatura z naszej dłoni jest odbierana przez ten przedmiot, który jest ogrzewany w tym momencie przez naszą dłoń, dlatego mamy wrażenie, że to jest zimne. W związku z tym trzymanie czegokolwiek w misce z wodą nie powoduje, że to coś jakoś tam szczególnie się chłodzi, bo prędzej czy później wszystko osiągnie tą samą temperaturę, co powietrze w tym pomieszczeniu, no ale co ja mogę. W związku z tym tak to było przechowywane. Czy to cokolwiek dawało? Myślę, że nie. Natomiast te artykuły spożywcze na tyle szybko znikały, że nie zdążyły się po prostu zepsuć.
Jeżeli ktoś się z Was ze mną nie zgadza z takim podejściem do tematu, że przechowywanie czegokolwiek w misce z wodą nie powoduje, że to coś jest chłodniejsze od otoczenia, no to zapraszam do komentarza. Inna jest sytuacja, na przykład kiedy jesteśmy nad jeziorem, czy to na żaglach, czy to na rybach, czy to w jakichkolwiek innych okolicznościach przyrody. I czasami zdarza się, że ktoś zanurza na przykład worek, czy tam jakąś siatę z puszkami, z piwem, czy z butelkami, z jakimś tam napojem w jeziorze, czy też w rzece. No i wtedy faktycznie to będzie chłodne z prostego powodu. No to temperatura tej wody w jeziorze, czy w rzece jest oczywiście znacznie niższa niż temperatura powietrza otaczającego nas. Ale to tak tyle, jeśli chodzi o wykład z prostej fizyki, a w zasadzie z termodynamiki. Mniejsza o to, nikt się nie zatruł, nigdy nie było jakiegoś problemu, no ale generalnie jeśli chodzi o przechowywanie, to tak się to odbywało. Powiem Wam, że większym problemem od wysokich temperatur letnich były insekty, na przykład mrówki, które no, całymi stadami wędrowały po tej naszej celi mieszkalnej swoimi ścieżkami. I zawsze sobie znalazły jakąś ścieżkę dotarcia do na przykład cukru albo właśnie do innych jakichś tam smakołyków. Dlatego właśnie przechowywanie takich rzeczy w wodzie ma wtedy sens, no bo mrówka, o ile mi dobrze wiadomo, słaba jest w kontekście nurkowania, dlatego niekoniecznie dostanie się do żywności przechowywanej w wodzie. To też jest taki stary trik w różnych miejscach, typu jakieś chamskie hostele albo jakieś hotele w miejscach takich egzotycznych, gdzieś w okolicach równika. Często można z różnego rodzaju opisów wyczytać, że w tego typu hotelach łóżko jest w ten sposób ustawione, że każda z nóg tego łóżka jest zanurzona w misce z wodą. Po to, żeby człowiek, który sobie leży na takim łóżku, był pozbawiony insektów, no bo insekty w tym momencie po łóżku nie wejdą. Ale to temat na zupełnie inną historię, a poza tym o robakach, robalach, robactwie i insektach pod celą odcinek już był. Padło też pytanie o obcinaczki do paznokci, o strzyżenie włosów. No więc obcinaczki do paznokci są oczywiście jak najbardziej dozwolone i w zasadzie każdy sobie coś takiego kupuje za kilka złotych w kantynie, to też jest dostępne, no po to, żeby sobie właśnie dbać o paznokcie u wszystkich 20 palców u człowieka. Natomiast ciekawostka jest taka, że obcinaczka do paznokci jest również doskonałym materiałem do stworzenia z niej buzały, czyli takiej grzałki podręcznej, ponieważ jest to dosyć gruba blacha, no i po odpowiedniej modyfikacji tejże obcinaczki do paznokci można z tego zrobić buzałę. Gdyby ktoś chciał taką buzałę ode mnie dostać, to zapraszam do patronowania temu kanałowi. Patronom takie buzały wysyłam, jak nie zapomnę, a jak zapomnę, to proszę się upomnieć. Ale no właśnie mam taką jedną przed oczami, w związku z tym jakby ktoś bardzo chciał, to mogę kurierem wysłać, paczkomatem najchętniej. Tak, więc obcinanie paznokci i tak dalej, to jest jak najbardziej możliwe. Nie przypominam sobie, żeby można było kupić w kantynie pilniczek do paznokci, czy też nożyczki, natomiast obcinaczka do paznokci jak najbardziej jest dostępna. Maszynki do golenia też są dostępne w kantynie, nie są to jakieś takie zupełnie najtańsze, nie są też jakichś wysokich lotów, takie po prostu jednorazówki, jak dobrze kojarzę, chyba Paul Silvera albo Gilletta. No da się tym ogolić, chociaż tutaj też ciekawostkę powiem, takie jednorazowe maszynki, ale naprawdę bardzo niskich lotów są rozdawane raz w miesiącu razem z całym takim pakietem kosmetycznym każdemu osadzonemu. W skład takiego pakietu wchodzi taka tubka pasty do zębów, czy nawet dwie, jakaś taka tubka nie za duża kremu do golenia, mydło, a może nawet dwie kostki mydła, nie pamiętam, bo uczciwie mówiąc nikt praktycznie z tego nigdy nie korzystał. Było to rozdawane i po prostu było przechowywane przez nas w szafce w łazience, że tak pięknie powiem, a w zasadzie powinienem powiedzieć, że na kącie. Tam to było po prostu sobie przechowywane, no i jak ktoś potrzebował, tak jak wspominałem w którymś z poprzednich odcinków, coś przykleić do ściany, na przykład plakat, no to korzystał z tej pasty do zębów, bo ona
konsystencją i smakiem przypominała właśnie klej biurowy. Nie, no żartuję, była trochę miętowa. Po prostu taka zwykła, jakaś tam bardzo tania pasta do zębów. Czy szampon też tam był, nie pamiętam, ale były jakieś buteleczki z jakimś mydłem w płynie, coś takiego. Te buteleczki i tubki przypominają mniej więcej coś takiego, co można zastać w hotelach, w łazienkach hotelowych, bo to jest mniej więcej tych rozmiarów, no i też takie malutkie mydełko. No ale jeżeli ktoś nie ma żadnej pomocy z zewnątrz, nie ma dostępu do środków płatniczych i nie może sobie nic w kantynie kupić, no to tego typu środki higieny osobistej są w zasadzie no, jedyną możliwością taką, żeby się ktoś tam w miarę umył i jakoś zadbał o siebie. W kantynie można sobie kupić oczywiście żel pod prysznic i to zarówno taki bardzo tani, powiedzmy niska półka w Rossmanie, jak i można też kupić całkiem dobre firmowe Adidasa, Palmolive i nie pamiętam co tam jeszcze. Ale tak, są też takie lepsze. Ja sobie zawsze wolałem kupić taki lepszy, mimo tego, że był oczywiście znacznie droższy i niektórzy moi koledzy niedoli drapali się po swoich wygolonych głowach, zastanawiając się po co mi to, skoro i tak nie ma po co i dla kogo, jak to sami mówili, a ja odpowiadałem, że te 4 złote różnicy nie robi, a jakby chcę mieć takie własne poczucie choćby minimum luksusu i dobrobytu, skoro mogę sobie na to pozwolić za te dokładnie 4 czy 5 zł ekstra. Natomiast no, inni woleliby za te 4 zł kupić sobie 3 wafelki góralki, albo jedną lepszą czekoladę, albo 2 Snickersy, coś takiego. No, to też jest bardzo istotne i trzeba o tym pamiętać, że przy robieniu takiej wypiski i robieniu listy zakupów tak naprawdę każda złotówka dla wielu ma naprawdę olbrzymie znaczenie. Ponieważ ja nie jestem jakoś przesadnie nakręcony na jedzenie słodyczy, to jakoś mnie to nie bawiło. Aczkolwiek to prawda, że wcześniej nie jadłem słodyczy prawie wcale, ale to nie ze względu na jakąś dietę czy jakieś swoje własne upodobania, tylko po prostu nie miałem takiej potrzeby, kompletnie mi nie... No, wolałem sobie kupić kabanosa niż na przykład Snickersa. No a odkąd trafiłem na tamtą stronę muru, to jakoś te słodycze mocniej i chętniej mi wchodziły, pewnie dlatego, że one wyzwalają endorfiny i jakoś tak zawsze człowiekowi jest weselej, jak zje sobie batonika czy kawałek czekolady. Idąc dalej, w kierunku fryzjera, też padło to pytanie. Fryzjer to jest taka usługa, która jest też zapewniona przez zakład karny, z reguły jeden z osadzonych na jakąś tam grupę kilkudziesięciu czy kilkuset innych chłopaków, no, świadczy takie usługi, jest wyposażony w arcytempą maszynkę elektryczną, nie posiada w zasadzie żadnych umiejętności w tym zakresie, no ale z różnych powodów właśnie ten, a nie inny jest wytypowany do tego, żeby strzyc wszystkich, a wszystkich strzyże po prostu no tak równo ze skórą albo na 2 mm. Tam jakby nie ma tematu jakiejś fryzury czy czegokolwiek, no ale też nikt tego nie oczekuje. No ja tak sobie zażyczyłem któregoś razu, żeby mi ściął trochę boki, a górę zostawił. Dostał ode mnie 2 papierosy i nawet się chłopina postarał. To wygląda w ten sposób, że przychodzi fryzjer na oddział, rozkłada się ze swoim sprzętem na świetlicy, trzeba wejść, zapisać się na listę, jakby ustawić się tym samym w kolejkę, no i trzeba sobie tej kolejki pilnować, na swoją kolej poczekać. No strzyżenie trwa krótko, bo to wygląda mniej więcej tak jak strzyżenie rekrutów, którzy właśnie dostali się do wojska, czyli wszystkich na zapałkę, krótko mówiąc. No i jest to uczucie troszeczkę takie porównywalne z depilacją, bo ta maszynka, jak wspomniałem, jest arcytempa i powiedzmy 1/3 włosów ścina, a 2/3 depiluje. No trochę oczywiście żartuję, ale no, wyobraźcie sobie taką maszynkę, która nigdy w życiu nie była zmieniana, nigdy w życiu nie była ostrzona, zresztą ja nie wiem, czy takie maszynki się ostrzy, pewnie nie. I, no i działa już tam, nie wiem, 15 rok i ścięła dziesiątki tysięcy głów w międzyczasie.
no, głów, w cudzysłowie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o kwestię jakiejś takiej dalszej higieny, czyli zmiana pościeli. Każdy osadzony na wejściu dostaje koc i z tym albo dwa. Też, szczerze mówiąc, tak nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że no, chyba dwa. Z czego jeden ma stanowić podłoże, na którym jest położone prześcieradło, a drugim się przykrywamy. I ten koc jest jeden i ten sam, i on jest niewymienny, i różne krążą w zakładach karnych legendy na ten temat, ponieważ taka najczęściej powtarzana jest taka, że te koce nigdy nie są prane. Ja jestem skłonny w to uwierzyć, że one są co najwyżej wietrzone, dlatego że po pierwsze one nie pachną, a po drugie to są takie wełniane koce, takie nawet bym powiedział filcowe prawie. Widać je bardzo często na różnych zdjęciach, także nawet na tych obrazkach, które się przewijają w tle moich podcastów, kiedy widać celę mieszkalną, to są takie charakterystyczne, kraciaste koce. One są naprawdę z bardzo grubej wełny i to jest takie przykrycie całoroczne, bo czy to lato, czy to zima, ten sam jeden koc służy do przykrywania się i w zasadzie ten koc jest niewymienialny. Teoretycznie może by się dało, ale jakoś nigdy nie widziałem, nie byłem świadkiem tego, żeby ktoś taki koc kiedyś wymieniał, chociaż pewnie raz na jakiś czas są one wymieniane, zwłaszcza jeżeli ktoś tam kilka lat odpoczywa od rzeczywistości zewnętrznej. Jeśli chodzi o prześcieradło, poszewkę na tak zwany zabaniak, czyli poduszkę, to jest to wymieniane, jak dobrze pamiętam, raz na dwa tygodnie i taka wymiana odbywa się w taki sposób, że przyjeżdżają koledzy, inni osadzeni, którzy pełnią funkcję w pralni, takim wielkim wózkiem jadą od celi do celi, otwiera się drzwi do celi, no i po prostu dostaje się komplet świeżej pościeli w zamian za oddanie pościeli do prania. Więc no, jest tutaj higiena zachowana, a przynajmniej jej pozory. Jeśli chodzi o ręczniki, one też są bardzo charakterystyczne. Ciekawostka jest taka, że można sobie na OLX-ie kupić komplet takich ręczników. One są dosyć wstrętne, kolorowe i mają napis ZKAŚ, czyli Zakład Karny Areszt Śledczy. To są niewielkie, one mają chyba z 60 na 80, może nie, 50 na 80 cm, coś takiego. Nie za duże, ale wystarczające. Każdy dostaje dwa takie ręczniki i te ręczniki można sobie wymieniać raz w tygodniu, idąc na łaźnię. To znaczy dwa razy w tygodniu jest dostęp do takiej zbiorowej łaźni i raz w tygodniu można sobie tam wymienić ręcznik. Chyba można też tam wymienić prześcieradło i poszewkę na zabaniak, jak dobrze pamiętam, ale co do tego nie jestem na 100% pewien. Na pewno można wymienić ręczniki, to nie ulega żadnej wątpliwości, czyli oddajemy do okienka ręcznik zużyty, a dostajemy w drugim okienku ręcznik świeżutki, wykrochmalony, często podarty i oszczępiony. Do tego jeszcze każdy dostaje taką ściereczkę, już nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywa, ale ona generalnie służy do wycierania naczyń po zmywaniu. Więc no, takie pozory higieny są zachowane, no i co do zasady chyba nie można się do tego za bardzo przyczepić, no bo taka gorąca kąpiel pod prysznicem dwa razy w tygodniu jest jak najbardziej dostępna. Codziennie można się myć w tak zwanych biedronach, czyli w takich miskach dwóch. Jedna służy do mycia się od dołu, czyli jakby od pasa w dół, a druga służy do tego, żeby myć wszystko od pasa w górę. No i również w tej misce, która jest opisana z reguły markerem dół, albo w jakiś tam inny sposób jest zaznaczona, że ona służy właśnie do dolnych części organizmu. Ta micha również służy do robienia sobie prania, na przykład jakiś tam gatek czy innych skarpetek. I tutaj też wam powiem taką ciekawostkę, że ojczyzna również zadbała o tą część wyposażenia, czyli każdy osadzony może dostać raz na jakiś czas skarpety, majtki, jak również t-shirt, czy nawet t-shirty. Ja do tej pory sobie zostawiłem takie, bo one są no, niesamowite. To jest...
coś mniej więcej jak taka wyprzedaż z Pepco tego, czego już tam absolutnie nikt nie chciał kupić, bo jest tak słabej jakości, no to to jest właśnie mniej więcej taka liga. No ale czego się spodziewać więcej? Po prostu to jest wszystko absolutnie jak najtańsze. Generalnie w ogóle można powiedzieć, że wszystko to, co w zakładzie karnym, charakteryzuje się takim jednym wspólnym mianownikiem pod tytułem taniość. Taniość jest tam po prostu wyczuwalna na każdym kroku. Wszystko, co tam jest dostępne, co ojczyzna daje od siebie, to jest po prostu taniość nad taniością i dzielone przez współczynnik taniości. Od jedzenia poprzez wszystko inne, co tam można dostać, zobaczyć, otrzymać. No ale jeszcze raz, nie ma się co dziwić. Osadzonych mamy w tym kraju naprawdę sporo, chociaż w skali Europy i świata nie jesteśmy jakoś tam szczególnie przodujący. W ostatnich latach, czy kilkunastu ostatnich latach, współczynnik przestępczości w naszym kraju systematycznie maleje, co też tym bardziej dziwi, że poprzednia władza bardzo mocno zaostrzała kary, chociaż tak naprawdę nie było ku temu powodu, dlatego że nasze społeczeństwo się coraz bardziej cywilizuje. A to wynika z prostego powodu. Młodzi nie są jakoś przesadnie agresywni w porównaniu z tym, co potrafili wyczyniać starsi, wbrew pozorom. Aczkolwiek agresja wśród młodzieży jest widoczna w zasadzie każdego dnia, bo każdego dnia można przeczytać jakieś informacje na ten temat, że jakiś nastolatek kogoś pobił, a to oblał łatwopalną cieczą, a to jeszcze coś innego mądrego zarobił. Natomiast trzeba pamiętać, że jak świat światem, zawsze takie rzeczy się działy i tak jak mówię, idąc jakby w kierunku statystyk policyjnych, tych wszystkich przestępstw, a zwłaszcza takich groźnych, jest w naszym kraju wbrew pozorom coraz mniej. Cóż ja mogę więcej jeszcze dodać na temat takiej codzienności związanej z higieną? Dodam, że nie ma problemu, żeby mieć we własnym zakresie maszynkę do strzyżenia włosów, taką elektryczną, i kilka takich maszynek na oddziale, gdzie ja byłem, znajdowało się. Czasami można było pożyczyć i normalnie jeden drugiego ścinał. Ja sam osobiście pełniłem funkcję fryzjera, mimo tego, że robiłem to pierwszy raz, to starałem się kolegę jednego czy drugiego ściąć w miarę godnie. Nie na zapałkę, tylko jakoś tam coś mu na tej głowie wykombinować i powiem wam, że wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Także takie rzeczy też są możliwe. No takie maszynki czasami są również przerabiane na kolki, czyli takie urządzenia do tatuowania. O tatuażach już był odcinek pełen, ale jak już jestem przy tym temacie, to mogę powiedzieć, że teoretycznie jest to zakazane, a w praktyce dzieje się to w zasadzie bez przerwy i codziennie, i ochrona więzienna, czyli służba więzienna, mam wrażenie, że przymyka na to oko, no bo przecież nie będzie walczyć z wiatrakami, bo to jest mniej więcej tak, że w miejsce jednej kolki, która zostaje skonfiskowana podczas kontroli, ale ona oczywiście jest wtedy bezpańska, bezimienna i nie wiadomo czyja, w związku z tym trudno kogoś tam ukarać szczególnie za to. A poza tym ktoś, kto siedzi 8 lat, a ma przed sobą jeszcze 12, to ma, krótko mówiąc, cytując klasyka, odpowie klawiszowi sram na twój kwit. W związku z tym to jakby nie ma co walczyć z wiatrakami i takie tatuaże pojawiają się praktycznie raz w tygodniu. Ktoś wychodzi z nową dziarą, czy to na udzie, czy to na łydce, czy to na przedramieniu. Także takie rzeczy to jest raczej standard i klasyka. Mydło jest używane raczej rzadko, to kadzienne, podobnie jak pasta do zębów i inne tego typu kadzienne wynalazki higieniczne, ponieważ z reguły wszyscy sobie kupują w kantynie, nie jest to jakoś przesadnie drogie, a te wynalazki, które dostarczane są przez służbę więzienną, po prostu, krótko mówiąc, nie za bardzo się do czegokolwiek nadają i tyle w tym temacie. Mam wrażenie, że temat wyczerpałem, dlatego nie będę was zanudzał i przesadnie rozciągał tego odcinka. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszam do komentowania pod tym odcinkiem. Zapraszam również do uczestnictwa w grupie facebookowej. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania i bardzo chętnie nagram odcinek na każdy dowolny temat, który was interesuje. Także zapraszam serdecznie. A na dzisiaj ode mnie to tyle.
Trzymajcie się zdrowo i do następnego odcinka.